Jak co roku w grudniu na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego dla wybitnych studentów szkół artystycznych. Pośród nagrodzonych znaleźli się m.in. młodzi aktorzy, graficy, muzycy, malarze, rzeźbiarze. Najlepsi z najlepszych z Akademii Muzycznych, Akademii Sztuk Pięknych, szkół filmowych i teatralnych. Wybór stypendystów przy tak dużej liczbie utalentowanych studentów nie jest łatwy. Szczególnie, że wszyscy studenci polskich szkół artystycznych reprezentują sobą najwyższy poziom kulturalny. Zgodnie z prawem w każdym roku takie stypendia może otrzymać nie więcej niż 90 studentów i nie więcej niż 9 doktorantów. Stanowią Państwo zatem bardzo elitarną grupę. Spoglądając na Państwa sukcesy artystyczne i osiągnięcia, wszyscy odczuwamy dumę i z większą nadzieją, myślę, możemy spoglądać w naszą artystyczną przyszłość. Zaczyna się od decyzji. Decyzja o tej drodze, tej wyjątkowej drodze w uczelni artystycznej, to jest pewnego rodzaju decyzja na całe życie, która z założenia wiadomo, że nie będzie prosta. Wśród 500 moich studentów mogę wybrać tylko właściwie 2,5 osoby. Udało mi się w tym roku i 3 osoby dostały takie stypendium. A takich, którzy zasługują na to, jest o wiele więcej. Cóż powiem, ja byłam laureatką takiego stypendium 30 lat temu, ale moi wybitni koledzy z roku, ze studiów, już nie. Więc jak w każdym zawodzie potrzeba trochę szczęścia. Nagroda ministra ma konkretny wymiar finansowy. To jest oczywiście wsparcie finansowe, dlatego że ci młodzi ludzie bardzo też oczekują na docenienie także i w tym względzie. Jest to przecież realność dnia codziennego i posiadanie środków finansowych dla wsparcia dalszej działalności jest tutaj bardzo istotne. Niemniej nie jest to oczywiście główny aspekt nagrody ministra, bo tutaj chodzi o zauważenie na szerokim forum, także i w mediach. I to jest również taką promocją dla tych osób, które rzeczywiście mają już bardzo znaczące osiągnięcia. Zazwyczaj dostają studenci 4. albo 5. roku, więc już doskonale znają realia i okoliczności studiowania. Każdy grosz się przyda, wiadomo. Jak z niego skorzystają beneficjenci, zobaczymy. Część pewnie wyda na farby, część na aktorki, na kostiumy i kosmetyki, a mężczyźni na siłownię. To oczywiście żart. No, myślę, że każda forma wsparcia jest pewnym oddechem dla tych, którzy takie wsparcie dostają. Juliusz Wesołowski, harfa. Niewielu studentów, czy też ludzi, którzy jeszcze uczą się w szkołach muzycznych, jest w stanie zapłacić określoną, dosyć wysoką, jak na pewno na sam początek kariery, kwotę za na przykład instrument, czy przeznaczoną na organizację jakiegoś przedsięwzięcia artystycznego. I uważam, że no, jest to naprawdę super sprawa, ze względu na to, że może pomóc osiągnąć komuś marzenia. Będzie to niesamowity kopniak do przodu ze względu na to, że
przybliży mnie to do kupna harfy, która niestety jest bardzo drogim instrumentem, bo jest to 100 tysięcy złotych. Także jest to naprawdę ogromny krok w przód, jeżeli chodzi o materialną część całego planu. Alicja Grobelka, grafik. Na pewno jest to szansa na wyjście chociażby poza mury swojej uczelni, poza mury swojego miasta i konfrontacja też z innymi dobrymi osobami z uczelni sąsiedzkich. Czujesz się na pewno doceniona i miło poczuć, że się jest na dobrym miejscu i że jednak te robienie sztuki ma sens. Moją nagrodę ministra wydam albo na polepszenie swojego sprzętu i nowy komputer, na pewno na swój dyplom, który już się zbliża, czerwiec, lipiec, żeby wszystko porządnie oprawić, grafiki. Myślę, że na to pójdzie większość. Piotr Bednarczyk, kompozycja. Bardzo miło jest otrzymać stypendium, z tego powodu, że jest to pewnego rodzaju docenienie mojej pracy. I myślę, że stypendium przyczyni się do dalszego rozwoju. Między innymi będę mógł na przykład zakupić kontrolery. Oczywiście gratuluję wszystkim też i bardzo fajnie było spotkać też kolegów z innych szkół, na przykład ze Szkoły Teatralnej z Łodzi, czy właśnie kolegę z Krakowa. Gdzieś tam się mijamy, widzimy na scenach i fajnie być tutaj razem z nimi i odbierać tę nagrodę razem właśnie. Planów jest dużo. Moim takim marzeniem, jednym z celów jest wyjechanie do Stanów Zjednoczonych na staż, więc to jest taki główny cel, ale zobaczymy. Sabina Wyrczek, jazz i muzyka estradowa. Myślę, że stypendium przeznaczę albo na kolejną płytę, albo na kolejne cele artystyczne. Duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Myślę, że każdy z nas, no to jest akurat pewne, każdy ma pasję, każdy ma marzenia, cele, plany, ale również każdy z nas zmaga się z rozterkami i pytaniami, czy to, co robimy, ma sens. I takie chwile, jak właśnie ta dzisiejsza, obecna, pokazują, że warto i że warto spełniać marzenia, warto zajmować się sztuką. Także serdecznie dziękujemy i gratuluję wszystkim wyróżnionym. Dziękuję. No to jest bardzo cudowne uczucie i daje takiego kopniaka do przodu, że to wszystko, co robimy, ma sens, że przynosi właśnie radość i że jest też doceniane przez innych, więc jak najbardziej mnie motywuje i jest to jakby trochę zwieńczenie jakiegoś okresu czasu ze studiów, a to, co wszystko przed nami, to myślę, że to jest taki dobry do przodu kopniak. Super. Szczerze, to mam zamiar zainwestować te pieniądze w obligacje, żeby ich nie wydać albo gdzieś i opłacać sobie pracownię i kupować materiały przez pierwszy rok po studiach. Nagrody to jest duża część chyba życia artysty, ale ja bym chciała zrobić tak w swoim życiu, żeby to nie zdominowało jednak. Tego, co jest autentyczne we mnie, to, co próbuję znaleźć w sobie, żeby pokazać w sztuce. No ale... Ale chyba to jest to moja taka pierwsza duża nagroda.
No i także cieszę się, że ktoś wreszcie mi podał rękę i to taką porządną. Wybór jest bardzo trudny, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że już na etapie startu, czyli w momencie, kiedy młodzi ludzie przychodzą do uczelni, to jest wybrana grupa, bo jest więcej kandydatów niż miejsc. Tutaj ta selekcja następuje już w tym momencie. Czyli praktycznie mamy do czynienia z ludźmi bardzo zdolnymi, bardzo zdeterminowanymi, no i praktycznie wybieramy najlepszych z najlepszych. Decyzja bardzo trudna, nie zazdroszczę tym, którzy muszą zdecydować. Musimy wziąć pod uwagę, że to są wszystko artyści, którzy już tworzą, już koncertują, mają swoje osiągnięcia artystyczne, często na konkursach międzynarodowych, wobec czego oni wszyscy już mają swoje osiągnięcia. Dlatego wybór tych kilku osób, których możemy rekomendować ministrowi do nagrody, jest bardzo trudny. Niemniej jednak staramy się to w jakiś sposób wyważyć, zarówno osiągnięcia artystyczne, jak również i działalność na uczelni i osiągnięcia w dydaktyce, bo to wszystko się razem spina. To są oczywiście ludzie, którzy się bardzo wybijają. To nie są ludzie, którzy mają tylko same piątki, tylko którzy mają już bardzo duży dorobek artystyczny, którzy grają na profesjonalnych scenach, którzy tworzą własne projekty, w których naprawdę się pali, których widać i mam nadzieję, którzy będą wspaniale tworzyć kulturę polską następnych dekad. To jest niewątpliwie ogromny zaszczyt, ogromne wyzwanie, ogromne wsparcie w takim bardzo często ważnym momencie, bo to gdzieś ludzie z ostatnich lat studiów i to wsparcie finansowe jest niezwykle istotne we wszystkich możliwych dziedzinach tego kształcenia artystycznego. Ale myślę, że przede wszystkim jest to pewnego rodzaju dowartościowanie tych paru lat bardzo ciężkiej pracy. To jest taki pierwszy, czasami nie pierwszy, ale bardzo istotny moment, że jesteśmy dostrzeżeni, że ktoś nas widzi i że ta droga miała sens i najprawdopodobniej sens będzie miała. Takie stypendium może dać niezły zastrzyk gotówki, co jest bardzo ważne w przypadku młodych ludzi na początku, ale może dać takie fajne potwierdzenie na dzisiaj, że to, co robię, jest dostrzegane. To może uruchomić odwagę propozycji, oby tylko jej nie uśpiło. Przed nimi wielka kariera, oczywiście artystyczna, czy to plastyczna, czy to muzyczna. Natomiast te środki pewnie im pozwolą na dalszy rozwój i możliwość samouczenia się, samostudiowania na różnego rodzaju kursach, warsztatach, czy też wyjazdach studyjnych. Czułem się bardzo podekscytowany, adrenalina 1000. No i generalnie bardzo ucieszony ze względu na to, że jest to ogromne wyróżnienie i przede wszystkim coś, co motywuje mnie do dalszej pracy, a mam nadzieję, że dalsza praca zaowocuje przede wszystkim w kolejnych sukcesach, a także osiąganiu celu, do którego cały czas dążę, czyli z każdym z dniem stać się coraz lepszym muzykiem. Wyrzeczeń jest bardzo dużo. Są, powiedzmy nawet, że codziennie widoczne. Nie mogę uprawiać też bardziej ryzykownych sportów, takich jak jazda na przykład na deskorolce, bo zawsze muszę niestety uważać na palce, no bo jest to niestety mój warsztat pracy. Ale uważam, że dla takich chwil jest to jak najbardziej uzasadnione i cieszę się, że robię to, co robię. Artystyczne plany na przyszłość? Na pewno obronić dyplom, a później chciałabym spróbować wyjechać jeszcze raz za granicę na praktyki albo rezydencję artystyczną. W najbliższych planach jest realizacja dyplomu, żeby gdzieś zwieńczyć ten cały cykl studiów. Marzy mi się też, może najpierw zanim będę miała stodołę, może chciałabym mieć piec ceramiczny i myślę, że faktycznie to gdzieś tam pomoże mi rozbudować całe to moje przyszłe może atelier. No i potem stodoła, zobaczymy, deska do deski i może się uda. Thank you.
proszę Państwa, to Wy będziecie tworzyć sztukę drugiego już stulecia polskiej niepodległości. To wielka odpowiedzialność. Życzę Państwu wybitnych osiągnięć w tej dziedzinie, wielkich sukcesów, tak abyśmy kiedyś, tak jak dzisiaj, prowadzimy studia nad dorobkiem artystów działających w początkach naszej niepodległości, nad dorobkiem Wyspiańskiego, Mehofera, Tytmajera, abyśmy kiedyś prowadzili takie studia i prace nad Państwa dziełem artystycznym. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwala uwierzyć młodym artystom w swoje umiejętności i wynagrodzić chociaż część wyrzeczeń, których dokonują, stając się wirtuozami w swoich dziedzinach. To była na pewno jedna z tych chwil, które pokazywały dzisiaj, że warto. Ale co będzie w przyszłości? Tego nie wiem, zobaczymy. Trzeba pomagać trochę tym marzeniom, żeby się spełniły i myślę, że taką ciężką pracą i ciągłym poszukiwaniem inspiracji i no i ciągle jakoś tak wzrastać jakoś i upiękniać ten świat i myślę, żeby po prostu się nie poddawać, bo wszystko jest możliwe, jeśli się marzy, jeśli się ciężko pracuje i później się zbiera tego plony w postaci właśnie takich cudownych dni i chwil, jak dzisiejsza. Dobrze, Natalia, wszystko jest okej, idziesz w dobrym kierunku, maluj sobie. Aby osiągnąć swoje wymarzone cele i być bliżej marzeń, nie należy odpuszczać nigdy. Nazywam się Sabina Myrczek. Jarosław Mysona. Jagoda Mateja. Natalia Ledzianowska. Jestem Ania Chorąży-Czewska. Juliusz Wesołowski. Alicja Grobelka. Gram na gitarze klasycznej. Jestem studentką kompozycji i aranżacji. Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Grafikę artystyczną i grafikę projektową. Organizację produkcji filmowej i telewizyjnej. Na Akademii Muzycznej imienia Grażyny Kiestuta-Bacewiczów w Łodzi. Szkoły artystyczne w Polsce wciąż poszerzają swoją ofertę edukacyjną i niezmiennie znajdują się w czołówce światowych szkół artystycznych. A studenci, dzięki wymianom międzynarodowym, wracają pełni nowych inspiracji, które mogą przelać na papier, na scenę teatralną czy muzyczną.